Cześć, jesteśmy Disco Angels, twórcy gry Heartbreaker i zwycięzcy 15. edycji konkursu zespołowego tworzenia gier komputerowych w kategorii Game Design. Michał Galiński, Disco Angels, programista, koordynator projektu. Że jakbym gadał jakieś głupoty o naszej grze, to tutaj ekipo możecie krzyczeć na mnie. Heartbreaker jest zręcznościową grą akcji, w której odwiedzamy luksusowy kurort, zamieszkały przez różnych ludzi, głównie bogatych ludzi o dobrych sercach i o sercach z kamienia. I zadaniem gracza jest kruszenie tych kamiennych serc. I to dosłownie, dlatego że jest to główną zręcznościową mechaniką rozgrywki. Zgłosiliśmy naszą grę do konkursu zespołowego tworzenia gier komputerowych w Łodzi. Konkurs jest organizowany przez Wydział Fizyki, Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Ścisły finał konkursu trwał przez 2 dni. W czwartek jurorzy oceniali projekty grając w nie w otwartej przestrzeni, a w piątek było rozstrzygnięcie konkursu i udało nam się wygrać w kategorii Game Design. No powiedzmy, że to zaczęło się z zeszłego października, kiedy stwierdziliśmy, że hej, chcemy zacząć pracę nad grą, mieliśmy jakieś wstępne założenia, że te założenia były kompletnie inne od tego, jak obecnie gra wygląda. Na początku projekt opieraliśmy na kilku mechanikach, które wymagały dosyć sporo umiejętności. Gracz potrzebował trochę czasu, żeby faktycznie się tych umiejętności nauczyć i zastosować je zgodnie z założeniami, które przyjęliśmy. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie wspomnieć o tym, że warto z gier wycinać rzeczy. Bardzo często próbujemy do gier dorzucić za dużo. I w momencie, kiedy zaczęliśmy usuwać rzeczy, które były niejasne, które zbędnie to wszystko komplikowały. Też planowaliśmy jednocześnie taszowanie, jednocześnie ciągłe skakanie i strzelanie. Wydawało nam się, że to jest jednak za dużo. Mateusz Banasik, zespół Disco Angels, programista. Dzięki feedbackowi, dzięki ludziom, którzy grali w naszą grę i ją testowali, doszliśmy do wniosku, że jednak te 3 mechaniki nie za dobrze współgrają ze sobą. Dlatego postanowiliśmy i ciągłe skakanie wyrzucić z gry, jak i strzelanie. Zostawiliśmy tylko dasha. Dasha tylko z elementami platformowymi. I tutaj już przyjęcie tego było o wiele lepsze. I jurorzy, czy też jacyś mentorzy, którzy śledzili ten projekt, czy po prostu gracze, powiedzieli nam, że to jest dobry kierunek, więc stopniowo usuwaliśmy coraz więcej rzeczy i usprawnialiśmy to, co powiedziano nam, że działa dobrze. Spotykaliśmy się na Discordzie co kilka dni, co tydzień, omawialiśmy nasze taski, dyskutowaliśmy nad temat obecnych problemów, i je przypisywaliśmy. Każdy problem miał swój wątek, przypisano osobę, opis dokładny, dzięki czemu i szybko dostawaliśmy powiadomienie, szybko mogliśmy odpisać. Jesteśmy uczestnikami koła naukowego na Politechnice Łódzkiej Digital Night Studio i na tych spotkaniach co tydzień pokazywaliśmy postępy naszych prac, omawialiśmy jakieś nowe funkcjonalności do gry, czy może nie dodać, albo coś może usunąć. Stworzyliśmy przez cały nasz etap gry kilka prototypów. Kilka miesięcy przed konkursem ta nasza wizja wykrystalizowała się i czerwiec, czyli miesiąc konkursu, był taki najbardziej intensywny, jeżeli chodzi o tworzenie naszej gry. Mikołaj Przybylski, programista zespołu Disco Angels. Grę od początku tworzyliśmy na silniku Unreal Engine 5. Wybraliśmy go ze względu na jakość grafiki, którą oferuje out of the box, a także szybkość iteracji poziomów, ponieważ dzięki technologii Lumen możemy mieć światło czasu rzeczywistego, a także nie musimy modyfikować sami tych wszystkich świateł, wszystko jest od razu, dzięki czemu tworzenie poziomów jest dużo szybsze. Jeżeli jakaś osoba miała jakąś wizję na poziom albo jakąś część poziomu, no to tworzyła ją w silniku, co było stosunkowo proste i później sprawdzaliśmy, czy ten level, który stworzyła, działa. No a jeżeli coś tam było nie tak, no to iterowaliśmy na podstawie feedbacku. Jeżeli kompletnie nie działa, no to wywalaliśmy go i tworzyliśmy coś innego.
nie było wyzwań. Wszystko szło zgodnie z założeniami. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z oświetlenia, a także wyglądu wody. Na najnowszej wersji silnika te systemy jeszcze bardziej są zintegrowane i chociażby na wodzie widać teraz kolorowe odbicia różnych obiektów. Jesteśmy także zadowoleni z systemu korekcji kolorów, dzięki czemu osoby z daną wadą wzroku, na przykład niewidzące zielonego, lepiej rozpoznają obiekty w grze, ponieważ nałożony jest na nie filtr zmieniający ich kolor. No to teraz się zestresowałam. Agata Granosik zajmuje się grafiką w zespole Disco Angels. Mieliśmy dwa pomysły, jeżeli chodzi o graficzną część. Jeden pomysł wygrał dosyć znacząco i były to właśnie takie geometryczne, trochę abstrakcyjne figury i świat z nich stworzony. A drugim pomysłem był dziki zachód w powietrzu. Tak samo jak robiliśmy z mechanikami, czyli robiliśmy prototypy i, no i zbieraliśmy feedback, żeby zobaczyć, co się lepiej sprawdza. Podobnie robiliśmy z grafiką. Zaczęłam zbierać referencje, inspirowałam się architekturą, taką bardzo geometryczną. Tutaj często pojawiały się zdjęcia z hiszpańskiego hotelu Muralla Roja. Najpierw tworzyłam modele i poszczególne figury w Blenderze, no i samą scenę już składałam w silniku w Unrealu. A jeżeli chodzi o takie zgranie tej części graficznej i mechanik, no to pracowaliśmy bardzo symultanicznie i co jakiś czas po prostu to, co przeszło przez jakiś etap feedbackowy i prototypów w części mechanicznej, już mogliśmy wprowadzić na te bardziej gotowe sceny pod kątem graficznym. Bardzo skupiliśmy się na doborze kolorystyki. Też trochę testowaliśmy, jakie odcienie dać jakim elementom, żeby nie zmylić gracza, a raczej mu ułatwić rozgrywkę. Ciekawą sprawą było to, że Michał z naszego zespołu jest daltonistą, tak? Tak. Więc mogłam też spróbować dostosować te kolory pod niego, żeby też inne osoby dobrze odczytywały niektóre elementy w naszej grze. Więc dlatego też było tak dużo tych iteracji, żeby wszystko na pewno dobrze współgrało i było czytelne w naszej grze. Miło Świstak, odpowiadam za warstwę dźwiękową w grze Heartbreaker w zespole Disco Angels. No, najważniejsze w soundtracku do gry jest moim zdaniem to, żeby dobrze suplementował tą rozgrywkę, tak, związywał to, tą całość ze sobą, tak, że oprócz gameplayu jesteśmy w tym świecie, tak samo z efektami dźwiękowymi, to znaczy, żeby te wszystkie dźwięki, które słyszymy, dawały wrażenie, że my rzeczywiście jesteśmy w tym świecie gry, żebyśmy mogli, patrząc na ekran, mając słuchawki na uszach, poczuć tą, zobaczyć tą rozgrywkę, poczuć ją w rękach i usłyszeć ją. I żeby to wszystko było jak najbardziej wprowadzającym w ten świat gry. Kiedy przyszedłem, zobaczyłem jakby etap, na którym jest ta gra zrobiona, to tam były postawione jakieś stokowe dźwięki. Zostały one stopniowo, były zastępowane tymi dźwiękami, które zrobiłem. To, z czego jestem mega zadowolony, to są odgłosy postaci gracza, bo to są po prostu odgłosy wydawane przeze mnie do mikrofonu. Są podłożone pod zbieranie apteczki, jakieś tam wdechy. Postać, tak? Czuję ulgę, HP-ki jej się odnowiły. Otrzymywanie obrażeń, jakieś takie krzyki. Wszystkie te rzeczy. Miałem mega dużo frajdy przy nagrywaniu tego, bo po prostu stałem przed mikrofonem i zamykałem oczy i czułem się jak ta postać, która jest wrzucona w świat. No. To było mocne. Początkowe założenie moje było takie, żeby wszystkie te dźwięki, które są w grze, były organiczne, ale na ZTGK, żeby zdążyć czasowo i się też nie zajechać, być pewnym, mieć taki margines trochę na to, żeby wszystko było dobrze zrobione, to skorzystałem z sampli tłuczonego szkła z internetu. One były potwikowane, zmieniałem im wysokości, rozciągałem je, stakowałem też z innymi efektami dźwiękowymi. Mariah,
former place of joy. Look what richness has done to these people. Miałem też pewną wizję w oparciu o to, jak wyglądała gra, na to, jak mogłyby wyglądać dźwięki narratorki, dźwięki, które nagrywała dla nas Ola. Postarałem się, żeby one współgrały też z tym światem. Są takie mega przestrzenne. Ogólnie dużo przestrzeni widzę w tej grze i starałem się, żeby było to też słychać w tej narracji. To też był przyjemny element pracy. Pierwsze moje takie zajęcie, że rzeczywiście siedziałem w studio przed komputerem. Za ścianą, za szybą miałem ludzi, którzy coś mówili do mikrofonu. A potem ten głos cały zebrany musiałem obciąć, zedytować, dopasować, wysłać. Całkiem trafne są te dźwięki. Myślę, że raczej jak je przesyłam i widzę reakcje i widzę, jak one są w grze, to sam jestem też mega zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda. Na razie docelowo skupiamy się na kolejnym wydarzeniu, które jest przed nami. To jest konferencja Game Access, która odbędzie się w Czechach, w Brnie. Powiązana z następnym konkursem, czyli Indie Game Showcase, w którym startujemy. I po konkursie ZTGK uzyskaliśmy właśnie sporo cennych uwag i chcemy się do tego teraz zastosować. Na razie poświęcamy czas na troszeczkę techniczne dopracowanie projektu, to znaczy oczyszczenie go. W grę wchodzą kwestie związane z Unrealem, migrowaliśmy na nowszą wersję silnika, przerabialiśmy troszeczkę nowe systemy, natomiast gameplayowo próbujemy teraz weryfikować nasze założenia oczywiście jeszcze raz. I dążymy teraz do uzyskania takiej wersji, która stwierdzimy, że okej, to jest na pewno to, czego chcemy. Zamkniemy ten temat i będziemy mogli z tego korzystać jako z takiego frameworku do tworzenia dalszych etapów gry, kolejnych poziomów, jeszcze więcej zawartości i jeszcze więcej pogłębienia tej naszej rozgrywki. Zachęcamy do zagrania w naszą grę. Obecnie jest ona dostępna na stronie itch.io Disco Angels. Można tam zawsze znaleźć aktualną wersję gry. Pojawi się też strona na Steamie. Im dalej będą szły prace nad grą. Więc zachęcamy do spróbowania, do zagrania, napisania opinii, bo jak wspominałem, opinie są dla nas bardzo ważne i są tutaj siłą napędową do tworzenia naszej gry. Do tworzenia, myślę, wszystkich gier. Także zachęcam też do samego spróbowania sił w tworzeniu gier. Właśnie taka przestrzeń, w której my zaczynaliśmy, czyli na przykład nasze koło naukowe Digital Night Studio czy konkurs ZTGK, są miejscami, które pokazują, że tworzenie gier też jest dla każdego i warto spróbować, dlatego że game dev jest bardzo interdyscyplinarną dziedziną, zrzesza tutaj wiele gałęzi. Nasza gra, muzycy, graficy, voice aktorzy, programiści, jest tego bardzo dużo. Więc zachęcam do grania w gry, grania w naszą grę i do tworzenia gier. Jeszcze ta gra zupełnie inaczej wtedy wyglądała. Ci przeciwnicy mieli niehumanoidalne formy, tylko były takimi klocami poruszającymi się. Nawet się nie poruszali. Nadal się w sumie nie poruszają. Po prostu byli, przeciwnicy byli klocami,